Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszej 73. ceremonii. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Nasze dzisiejsze 73. spotkanie. Siódemka, królewska, pełna władzy, pełna mocy, tajemnicza. To siedem gór, siedem rzek, czyli za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, siedem krasnoludków, siedem pieczęci. Wszystko to, co owiane magią i tajemnicą. I trójka. Szybkość, energia, dynamika, by coś zrobić, by coś stworzyć, by coś osiągnąć. Przesłaniem naszej dzisiejszej 73. ceremonii jest: każdy dzień jest piękny, bo jeszcze żyjesz. To niezwykłe przysłowie Indian poprowadzi nas dzisiaj do lekkości, radości, szczęścia i spełnienia. Naszym dzisiejszym przewodnikiem jest bardzo wyjątkowe zwierzę mocy. To malutki ptaszek, zięba. Taki malutki i w tej wersji męskiej kolorowy. Zięba jest symbolem właśnie takiej radości, lekkości, ale jednocześnie mówi każdego dnia: wybieram wolność, niezależność, a odrzucam wszystko to, co sztuczne, co siły tutaj na ziemi sprzedają jako stabilność i bezpieczeństwo. Wybieram wolność zamiast życia w złotej klatce. I takie niezwykłe przesłania poprowadzą nas dzisiaj poprzez całe nasze spotkanie. Czy żyjesz już z lekkością, radością i wolnością? Czy też jeszcze gdzieś, w jakiejś dziedzinie występują sytuacje kryzysowe? Jakiegoś takiego odczucia, że jesteś w ślepym zaułku, że wszystko idzie inaczej niż powinno. Czy pojawiają się jeszcze takie momenty, w których nie wiesz jak dalej, gdzie wszystko przypomina taką właśnie pułapkę, z której nie ma wyjścia? To tak jakby stanąć nagle przed murem i starać się przebić głową mur, a tuż obok są otwarte drzwi, których w tym momencie nie widać. Czasami w naszym życiu pojawiają się właśnie takie momenty, gdzie nagle wszystko staje pod znakiem zapytania. Pracujesz nad miłością, nad tym, by spotkać Twoją drugą połowę lub by Twój związek był piękny, pełny szczęścia, spełnienia, by każdy dzień był taki właśnie lekki i radosny. A tutaj nagle kolejna spotkana osoba, kolejny niewypał, nazwijmy to tak brzydko, i kolejne spotkanie i znów jeszcze gorzej niż wcześniej. I kolejne i okazuje się, że testujemy jedną, drugą, trzecią osobę i nie możemy znaleźć tej właściwej. W naszym związku zamiast harmonii, szczęścia i spełnienia kolejna kłótnia, nieporozumienie. Zaczęło się od malutkiej rzeczy i nagle robimy z igły widły. Wychodzą wszystkie zabrudzenia z poprzednich lat. Wyrzucamy sobie coś wzajemnie i chcemy coś wyjaśnić. Chcemy tej lekkości, radości i spełnienia, a okazuje się, że kolejne słowo, kolejna decyzja i jest jeszcze gorzej. Czyli chcemy coś pięknego osiągnąć, a tutaj następuje załamanie we wszystkich dziedzinach. Pracujesz nad Twoim bogactwem, szczęściem i spełnieniem w sferze materialnej, a tutaj kolejna blokada. Kolejne długi, kolejne niepopłacone rachunki, kolejne trudności, które piętrzą się jedne po drugich, aż stają się tak wielką barierą nie do przeskoczenia. I kolejny przykład. Pracujesz nad uzdrowieniem Twojego ciała i oczekujesz, że będzie już wszystko idealnie,
a wyniki lekarskie pokazują coś zupełnie innego, że jest gorzej niż wcześniej. I tak w każdej dziedzinie naszego życia może zdarzyć się tak, że nad czymś pracujesz, chcesz coś pięknego osiągnąć, oczekujesz, że już będzie idealnie, będzie to prosta droga do szczęścia i spełnienia, a tutaj pojawia się przeszkoda, bariera, trudność. Czy taka sytuacja, gdzie naprawdę nie widać wyjścia i gdzie stawiasz wszystko pod znakiem zapytania? Czyli taki moment, jakby nagle ktoś postawił cię w takim ślepym zaułku. Chcesz iść do przodu, a tu z każdej strony droga zamknięta. Taki moment, jakby nagle jakaś niewidzialna siła chwyciła cię, podniosła do góry, odwróciła do góry nogami, a głową w dół. I zawiesiła. I tak próbujesz się wyrwać z tej sytuacji. Szamoczesz się. A czym więcej się szamoczesz, tym więcej bólu się pojawia. To przesłanie tak pięknie przypomina karta, dwunastka, wielkie arkana w tarocie. Wisielec, który wisi powieszony za nogę, głową w dół. I nie może się ruszać. I wszystko nagle widzi jakby z innej perspektywy. To są właśnie takie momenty. Oczekujemy tego, co piękne, tego, co pozytywne, a nagle zawisamy głową w dół i nie można się ruszyć ani w prawo, ani w lewo, a każde poruszenie powoduje więcej bólu, więcej cierpienia, kolejne złe decyzje i coraz więcej destrukcyjnych energii, które niszczą jeszcze te ostatki, czyli próbujemy się jak tonący brzytwy chwytać wszystkich rzeczy, które wydają nam się, że dadzą nam tą stabilność, dadzą nam to poczucie bezpieczeństwa, a wygląda to tak, jakby chwytać się źdźbeł trawy. I to nie jest żadne bezpieczeństwo, to nie jest żadna taka porządna ochrona i spadamy coraz niżej. To są takie momenty, gdzie zadajemy sobie pytanie, dlaczego mnie to znowu spotyka? Dlaczego inni mają lepiej niż ja? Dlaczego już tyle pracuję nad poprawą mojego życia, nad tą lekkością, radością, spełnieniem, korzystaniem z tego morza nieograniczonych możliwości? A tutaj znów taka sytuacja. Dlaczego siła wyższa mnie nie wspiera? Dlaczego moje marzenia, moje cele jeszcze pozostają w sferze marzeń i celów? Dlaczego nie są materialne? Dlaczego pracuję nad poprawą danej dziedziny życia, a dokładnie w tej dziedzinie pojawia się kolejna bariera, kolejna przeszkoda i kolejny mur nie do pokonania? To są momenty, które odczuwamy jako coś negatywnego. Odczuwamy je jako taką karę od wszechświata. A w rzeczywistości jest to znak od siły wyższej, że idziesz niewłaściwą drogą. Bo jeżeli idziesz drogą twojego serca, zgodnie z twoją duszą wyższą, to twoja droga jest lekka, pełna radości i spełnienia. I gdy pojawiają się jakieś trudności, to z lekkością i łatwością je przeskakujesz, jak delfin. Ale jeżeli idziesz złą drogą, a myślisz, że jest to twoja droga serca, myślisz, że jest to twoja idealna droga, że gdy zrealizujesz te marzenia, gdy zrealizujesz te cele, to twoje życie będzie piękne i pozytywne, to idziesz drogą, która jest ci nieprzeznaczona. I dlatego w pewnym momencie siła wyższa podnosi cię w górę, odwraca do góry nogami, by popatrzeć na twoje życie z wyższej perspektywy i zrozumieć, że nie tędy droga. To jest przesłaniem naszej dzisiejszej 73. ceremonii. Jak z lekkością i łatwością osiągnąć twoje cele? Jak cieszyć się każdym dniem? Ciesz się tym dniem, bo jeszcze żyjesz. Ciesz się tym danym momentem, bo czegoś doświadczasz i coś możesz zmienić.
I dzisiaj, na naszej 73. ceremonii, poznasz kolejny klucz wtajemniczenia. Cała seria naszych 70. spotkań ma taki głęboki sens, taką niezwykłą energię, że jeżeli wrócisz do tych spotkań, do tego całego cyklu, to okaże się, że wszystko w rzeczywistości jest bardzo proste. Jeżeli wiesz, jak te wskazówki, jak tą mądrość wyższą wykorzystać. I dokładnie dzisiaj dokładamy tak kolejną cegiełkę, kolejny puzzle do tej układanki Twojego życia. I w ten sposób, w każdym momencie, gdy pojawią się bariery i przeszkody, gdy pojawią się mury, których nie można przeskoczyć, których nie sposób pokonać, to wówczas wrócisz do tego przesłania z naszego dzisiejszego spotkania. Wykorzystasz je i z lekkością, radością zobaczysz, że próbujesz przebić głową w mur, a tuż obok są otwarte zupełnie nowe drzwi. Jedne, dwoje, troje czy więcej. Drzwi, których nie widzisz, gdy próbujesz za wszelką cenę przebić głową mur. Gdy siła wyższa tak powiesi cię i będziesz tak łopotać rękami i nogami, będziesz wierzgać w powietrzu, będziesz próbować się z tego wydostać i uwolnić, a będzie to niemożliwe. I wtedy wrócisz do tego spotkania, to dokładnie zrozumiesz, dlaczego wisisz głową w dół. Dlaczego musisz popatrzeć na tą sytuację z innej perspektywy? Bo jesteś na niewłaściwej drodze. Na drodze, która jest niezgodna z Twoim powołaniem. Na drodze, która jest niezgodna z drogą Twojego serca. Zanim jednak przejdziemy do przesłań od siły wyższej, rozpoczniemy jak zwykle od aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym niezwykłym miejscem mocy. Zwróć na to uwagę, że jesteśmy w bardzo wyjątkowym miejscu. Nie tylko na mitycznej Atlantydzie, ale na miejscu o bardzo silnej energii złotego promienia, czyli mądrości wyższej, która będzie Ci potrzebna dokładnie w takich momentach, gdy coś zawiesi Cię głową w dół i nie będzie takiej lekkości i radości w Twoim życiu, jakiej oczekujesz i na jaką zasługujesz. I jesteśmy w miejscu tymiankowe wzgórza, czyli fioletowy promień, by przyjąć tą energię i w takim momencie przemienić coś w Twoim życiu na jeszcze lepsze i na jeszcze piękniejsze. Ale aby nie przedłużać, zaczynajmy. Bardzo proszę, wstań w tej chwili. Całość, oczywiście z głosem, obejrzysz tylko i wyłącznie na mojej stronie www.bukardimaria.com. Link do całego filmu poniżej w okienku opisu. Dziękuję, do zobaczenia, Twoja Maria Bukardi.
drzwi. Drzwi do wolności, szczęścia, spełnienia, niezależności. I gdy przejdziesz przez te drzwi, to znajdziesz się na drodze twojego serca i zobaczysz, że każdy dzień jest piękny, bo żyjesz. Każdy dzień jest jedyny i niepowtarzalny. Każdy dzień jest podarunkiem wszechświata. I krok po kroku idź drogą twojego serca w każdym momencie. I każdą przeszkodę, jeżeli nie możesz jej przeskoczyć, jeżeli jest zbyt wysoka, wycofaj się, zamiast uderzać głową w mur, zrób dwa kroki do tyłu, przypatrz się, pomyśl, dlaczego ta przeszkoda się pojawiła. Popatrz w prawo, popatrz w lewo, gdzie są otwarte drzwi, przejdź przez te drzwi, a staniesz się jak ten motyl, który nagle wykluwa się z kokonu i staje się naprawdę sobą. Dziękuję. Zapraszam Cię za tydzień na naszą 74. ceremonię. I pamiętaj, jeżeli ktoś w Twoim otoczeniu potrzebuje tych inspiracji, wskazówek, motywacji, przesłań od siły wyższej, zabierz tę osobę na nasze kolejne spotkanie, bo zmieniasz coś w Tobie, zmieniam coś w nas, zmieniam coś wokół nas, zmieniamy coś na Ziemi i we Wszechświecie. I pamiętaj, zostaw komentarz poniżej. Zostaw chociażby serduszko, bo wtedy wiem, że udało mi się ubrać w słowa te przesłania i wiesz, jak iść dalej. I pamiętaj, podstawowe przesłanie naszego dzisiejszego zwierzęcia mocy, tego małego ptaszka, zięby, wybierz wolność, lekkość i niezależność. W złotej klatce nie znajdziesz szczęścia, nie znajdziesz spełnienia. W życiu wszystko jest z ciągłą zmianą. Tutaj nie ma pewności, stabilności. Tutaj nie ma takich murów, które mogłyby Cię ochronić, które dałyby Ci stabilność, bezpieczeństwo do końca Twojego życia. To jest właśnie piękne w życiu, tutaj i teraz, że możesz doświadczać różnych sytuacji, że możesz doświadczać siebie, że możesz doświadczać tej podróży w tym ciele, tutaj i teraz, z tą świadomością, że w kolejnym życiu będziesz zupełnie kimś innym, a w poprzednim byłaś czy byłeś zupełnie kimś innym. Idź Twoją drogą, Twojej duszy wyższej. Pamiętaj, to jest tylko pojazd, który służy Ci tutaj i teraz. Twoje marzenia, Twoje pragnienia i Twoje cele są niepowtarzalne. Niezwykłe, bo Twoja dusza jest niepowtarzalna i niezwykła. Wszystkie cele i marzenia, takie normalne, zostanie lekarzem, zbudowanie domu, zdobycie tego czy innego tytułu, są ziemskie, normalne. Każdy może mieć takie marzenie. Sprawdź, jakie są Twoje prawdziwe marzenia, Twojej duszy wyższej, jakie są jej cele. I to są cele niepowtarzalne, tylko i wyłącznie Twoje, indywidualne. Idź drogą Twojego serca w każdym momencie, a zobaczysz, że życie jest najpiękniejszą przygodą, jaką siła wyższa dała nam dokładnie w tym momencie. Dziękuję. Twoja Maria Bukarty.